Cześć. Cześć. Szykuje nam się rewolucja dla mieszkańców wschodniej Polski, jeżeli I chodzi o północnej. roamingi i północnej, tak? Bo pewnie wiecie, że Czesi anektowali Kaliningrad. Co prawda mają jeszcze techniczny problem taki, że Rosjanie nie chcą stamtąd wyjść, ale myślę, że to kwestia Ta czasu. kwestia czasu. Zatem jadąc do dawnego obwodu kaliningradzkiego, czyli do Kralowca, to stosujmy prawidłowe będziecie technologie. Mogli korzystać z roamingu, tak jak korzystacie w Czechach. Tak, no bo to będzie część Unii Europejskiej, więc po prostu będzie można bez Dokładnie. Przechodzić przejście normalnie. Natomiast to może być też ciekawa opcja dla ludzi, którzy mieszkają blisko granicy z Kralowcem, że po prostu będą sobie mogli korzystać z czeskiego operatora. Szykuje nam się zatem, że w Kralowcu będziemy mogli skorzystać z trzech operatorów, którzy mają już swoją sieć na terenie dotychczasowych Czech, czyli z sieci Vodafone, z sieci T-Mobile i z sieci O2 Telefonica. No, miłego roamingowania i życzymy uroczych wakacji nad czeskim morzem, tak? Tak, wreszcie Czesi mają dostęp do morza. No może jeszcze formalnie do końca nie, bo tam ci Rosjanie jeszcze tam trochę zostają, ale... Kwestia czasu. Poczekamy. Tak. W każdym razie życzymy Czechom dostępu do morza, jakby nie było. Tak jest. A nam życzymy niedrogiego roamingu w pięknych okolicach, bo tam jest całkiem ładnie. Tak by było. I będzie warto wybrać się na wakacje, jak już tam się Czesi dobrze zadomowią. Tylko że zauważ, że się okaże, że ten cały przekop Mierzei się zrobił bez sensu. No, trochę tak. Ale on był bez sensu od samego początku, natomiast to już jest temat na oddzielny film. Również oczywiście, przypominamy, z uśmiechem. To co, do zobaczenia. Cześć.